trzecie urodziny Radia Vox FM. Może masz jakąś ulubioną audycję bądź ulubionego prezentera? Wydaje mi się, że ulubionego prezentera nie mam ani audycji, ale bardzo często słucham, ponieważ tutaj bardzo dobry odbiór, z niedaleka jestem, bardzo dobry odbiór, największe przeboje i życzę tego na tych właśnie urodzinach, żeby przez następne lata takie przeboje, tak dobre przeboje wybierane były grane w tej stacji radiowej, żeby było jak największe grono słuchaczy. Zbliża się okres świąteczny, no i sylwestrowy. Co będzie robił Dave? Koncertowo, święta, Sylwester, koncertujemy, bawimy ludzi. Mam nadzieję, że w Sylwestra zrobimy mega też petardę właśnie na urodzinach właśnie klubu, którym gramy i koncertowy przed nami, końcówka roku koncertowa. Jakiś czas temu Vox organizował akcję Najszybszy Koncert Świata. Wiem, że dwukrotnie braliście w tym udział. Powiedzcie, jak wrażenia, jak przyjęła Was publiczność oraz gdzie występowaliście właśnie na najszybszych koncertach? Raz było... W Warszawie? Nie. Nie? Raz graliśmy w Białymstoku, raz we Wrocławiu. Kurczę, a co mi z Warszawą? Dobra. A, bo Warszawa miała być, a tak nie wyszło. No więc tak, raz w Białymstoku, raz we Wrocławiu. We Wrocławiu z Jackiem Stachorskim i właśnie za ten koncert dostaliśmy wspólną statuetkę, jak gwiazda, tak? Tak, najlepsza gwiazda, czy tam coś tam, gwiazda. Super gwiazda, tak. Bo się nie przyjrzałam, ja byłam w szoku, więc proszę wybaczyć. Trzecie urodziny. Może macie swoją ulubioną audycję bądź ulubionego prezentera właśnie Radia Vox FM? Pewnie nie będę oryginalna, nie będziemy oryginalni. My uwielbiamy ich wszystkich. To są wariaci. To są świry na maksa. I właśnie tacy ludzie powinni w mediach pracować, bo media są dzikie, szalone. Cała redakcja Vox FM jest, tak, że tak powiem... Odjechana. Odjechana, deczko ześwirowana, ale przez to ich kochamy nie tylko my, ale cała Polska. I grajcie nam do końca świata jeden dzień dłużej. Trzecie urodziny Radia Vox FM, z nami Bartek z zespołu D-Bomb. Witam serdecznie, pozdrawiam, hej. Bartku, trzecie urodziny, pierwszy raz na urodzinach Voxa, czy może już akurat trzeci? Znaczy, akurat jestem już pierwszy raz trzeci, naprawdę, więc może tak powiedzieć, nie, trzeci raz już. Tak, na szczęście cały czas jestem zapraszany, więc jest mi niezmiernie miło, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Powiedz, może masz jakąś ulubioną audycję Radia Vox FM? Jest taka jedna audycja, kiedy jadę samochodem i nagle na RDS-ie widzę napis D-Bomb. O, to jest moja ulubiona audycja, naprawdę. Wtedy od razu radio zgłaszam, znaczy jest o wiele głośniej, no. Przyglądając Twojego Facebooka, trudno nie zauważyć, że szykuje się Mega Pompa, czyli nowa produkcja zespołu D-Bomb. Może zdradzisz jakieś pikantne szczegóły na ten temat? To na pewno już nie jest to żadną tajemnicą, że będzie to utwór z pierwszej płyty zespołu D-Bomb, z płyty Moja Gra z roku 1997. Niektórych jeszcze na świecie nie było, a już D-Bomb, który stworzył takie nagranie, ja stworzyłem takie nagranie o Takowie. I właśnie postanowiłem, bo strasznie dużo ludzi do mnie pisało: słuchaj Bartek, no bo my wychowaliśmy się na twojej muzyce, ale nasze dzieci w ogóle nie wiedzą, o co kaman. Weź zrób dla nich, bo wszyscy chcieliby tego posłuchać jeszcze raz. Więc stwierdziłem, no dobra, to zrobimy coś, odświeżymy i dla tej młodzieży zrobimy coś, żeby wychować następne pokolenie. Trzecie urodziny Radia Vox FM. Czy twoja osoba jest tutaj po raz pierwszy? Nie, już byłam w zeszłym roku i też się świetnie bawiłam. Impreza się jeszcze nie zaczęła, ale widzę, że szykuje się naprawdę, jak to mówią, gruby melanż. Przyszłaś sama w towarzystwie? Przyszłam w towarzystwie przyjaciół, no i mojego kolegi z zespołu Bezika. Tylko gdzieś... Utknął, widzę, w ferworze tutaj znajomych. Gdzieś uciekł. Nowy rok tuż. Jakie plany ma zespół Grupy Pastel?
Jakie plany ma zespół Groovebusters? Na pewno pojawi się nowa piosenka, nowy klip, ale o tym cichosza. No i oczywiście mój autorski projekt Kaira też oczywiście tutaj będzie niespodzianka, ale nie mogę za bardzo się na ten temat rozwodzić, więc wszystko wkrótce i wszelkie informacje na Facebooku będą dostępne. Wyglądasz fenomenalnie. Dziękuję. Powiedz mi, czy ta kreacja dzisiejsza to jakiś indywidualny projekt? Może ktoś ci pomagał, a może wszystko sama sobie wymyśliłaś? No właśnie tutaj współpracuję z taką firmą, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę. Nina Basko. Mają cudowne sukienki, cudowne buty, także tutaj dzisiaj od stóp do głów Nina Basko o mnie zadbała. Ulubiony program Radia Vox FM? Wszystkie. A może chociaż prezenter? Nie, ja nie mam takiego jednego ulubionego, po prostu tam pracuje fantastyczny sztab ludzi, wszyscy są świetni, cudownie prowadzą audycje, więc tak naprawdę ja uważam, że ekipa jest the best. Słuchasz też w domu, Vox FM.